Witajcie kochani, ja dzisiaj chciałbym Wam dać taki prosty sposób na zrobienie jogurtu własnego. Jogurtu, który będzie smaczny, będzie kremowy, będzie dobrze Wam po prostu smakował. Ja swego czasu mieszkałem w górach Sierra Nevada. Mieliśmy tam mleko z kóz, od kóz, które żeśmy kupowali, nieraz nam dawano, bo była nadwyżka, znajomy miał kozy w malutkim miasteczku, gdzieś niedaleko miasta Berja, które jest położone w Almerii. No i żeśmy to mleko przygotowali na ogniu, z drzewa oczywiście, ekologicznie. Ostygło to mleko do temperatury pokojowej, dodawaliśmy dwie paczuszki jogurtu na 5 litrów. Jogurt oczywiście był kupiony, Danone był kupiony w sklepie, ale nie szkodzi. To chodziło o zawartość kultury właśnie jogurtu, właśnie w tym Danone. Ten jogurt wrzucamy do garka 5-litrowego, wymieszając dobrze, żeby się po prostu wymieszało dokładnie z mlekiem, które jest w garku. Przykrywamy to przykrywką, zawijamy ciepłym kocem. W przypadku Hiszpanii kładziemy to na dach, gdzie jest dużo słońca. To po prostu się nagrzewa w ciągu dnia i na wieczór wielokrotnie już mamy jogurt bardzo dobrej jakości, kremowy. Możemy ten jogurt przechowywać, przelać go do butelek, możemy go przechowywać w lodówce. Dodam, że system jest bardzo prosty, a więc mleko trzeba przegotować, dodać jogurt, jeżeli to mleko jest już w temperaturze pokojowej, wymieszać, zostawić na dachu lub przykryć pierzyną, kocem, zostawić po prostu w ciepłym miejscu i po jakimś czasie zrobi nam się bardzo smaczny jogurt. Jeżeli ktoś chce, może to zostawić na następny dzień. I w następnym dniu po prostu z rana odkryć, otworzyć garek i już będzie po prostu odpowiedni kremowy jogurt. Dodam, że jogurt można spożywać w wielu formach. Można go mieszać z przyprawami, można go mieszać z kakaem, można go mieszać również z mączką z alkaroba. Tutaj w Hiszpanii jest alkaroba, która po prostu jest ze specjalnych owoców alkaroby. Można tą mączkę odpowiednio rozrobić, jest jak kakao, jest bardzo zdrowa na jelita i również można wykorzystać, zrobić eksperymenty z owocami, mieszać ten jogurt z owocami różnego typu, czy to z jagodami, czy można to mieszać z innymi owocami, robić odpowiednie desery, wkładać do lodówki, zmrażać ewentualnie, każdy według swojej własnej woli. To jest bardzo ekologiczny, bardzo zdrowy jogurt. Ja osobiście polecam z mleka krowiego, ale jeżeli ktoś nie ma mleka krowiego, może skorzystać swobodnie z mleka koziego. Jeżeli mieszkacie w górach, gdzieś w Almerii, w Hiszpanii, w Grenadzie, czy gdziekolwiek w Polsce, również możecie skorzystać z mleka z owiec. Także to jest taki jakby przepis dla Was, jak to po prostu samemu zrobić. Możecie po prostu to wykonać. Tym bardziej dla osób, które mieszkają w Hiszpanii, że są już po prostu wysokie temperatury. Możecie taki jogurt wystawić na dach, zawinięty w koc i już macie po prostu dobry jogurt do spożycia. Na marginesie chciałbym Wam, drodzy kochani, zaproponować aronit mineralny, bardzo zdrowy, odpromiennik mineralny. Możecie go zakupić na linku pod YouTube'em. Od siebie się żegnam, serdecznie Was pozdrawiam. Życzę smacznego jogurtu, smacznego deseru i do widzenia.